Jeszcze zanim to odpalę, to on mi dzisiaj, jak z nim gadałem, to Zajf mi powiedział tak, że ciekawe, czy ty będziesz wiedział, co to jest, no nie? I widzowie... I coś takiego mi się wyświetliło. I to jest miniaturka. I to jest dwuletni materiał. Zajf się mnie zapytał, czy wiem w ogóle, co to jest. Bo to jest bardzo dziwna mechanika, która faktycznie wygląda jak glitch. I widzowie, wy wiecie, co to jest, bo ja wiem, co to jest. Eden, nie mów, bo ty też raczej wiesz, co to jest. Czy jesteście świadomi, co to jest? Bo to wygląda coś, jak coś, co faktycznie jest zgliczowane. Dobra, to ja tak jakby zaspoiluję, że muszę pochwalić się tym, że wiem, co to jest. Oglądałem, ale to, ja to w ogóle widziałem 2 tygodnie temu, oglądałem materiał na ten temat na kanale Illusory Wall. I to jest mechanika związana z fejtem w Dark Soulsie i z online'em. I im więcej kilku konkretnych czarów, bo to nie działa na wszystkie czary fejtowe, tylko to działa na wybrane czary bazujące na wiarze, są w konkretnym miejscu skastowane, tym więcej tworzy się miejsc mocy, a im więcej miejsc mocy masz wokół siebie, tym zwiększa się to siłę czarów fejta. I to jest mechanika w tym momencie tak rzadka, że jak to w ogóle zobaczysz, to jesteś gigaszczęściarzem, a to się stakuje chyba do 4 razy. Ten tajemniczy biały okrąg reprezentuje mechanikę, którą 99% graczy nigdy nie zobaczy. Tak jest. Ci nieliczni szczęśliwcy... Ja tego nigdy nie zobaczyłem, bo ja nie gram online. ...ją zobaczyć, prawdopodobnie uznali to za glitch. I w tym przypadku nie musicie wierzyć mi, ponieważ zapytałem osoby, które spędziły w grze, o której mówimy kilkadziesiąt, jeśli nie setki godzin, czy mają jakiekolwiek pojęcie. Ej, widzowie, ile ja mam godzin w DS1, jak myślicie? Aha, zaspoilerowałem, co będzie grane niedługo na streamie. Dobra, jest jak jest. 1600, 700, 300, 15, 467, 400, 645, 500, 760, 1000, 420, ale na równo. To nieźle. Kurde, myślałem, że mam trochę mniej, nie? Nie mam dużo, serio. Wydaje mi się, że jak na ilość godzin, jaką mam w Dark Soulsach, fakt, że już podchodzę do Hitlessa, to jest dużo, ale ja bardzo dużo oglądam o Soulsach. Co to jest? Nie mam pojęcia. Może robiłeś zdjęcie i ci się flash odbił. W sensie to... Daj trochę głośniej, już daję. Kółeczko białe? Jakiś glitch może? Myślałem, że teza jest taka, że po prostu to jest cokolwiek... Ej, poczekajcie, to jest podpisane. I co oni mają wspólnego z Soulsami? Pojęcie, co to jest? Nie mam pojęcia. Przyszedł wszystkie Soulsy. I ci się flash odbił. W sensie to kółeczko białe? Ma Dark Soulsy w małym palcu, no, Jordan. Myślałem, że teza jest taka, że... Przeszedł Dark Souls 3 razy. Ej, widzowie, czy normalni, czy na przykład, czy to dla normalnego gracza to jest duża ilość razy przejść Soulsy w taki sposób? Czy to my jesteśmy totalnie odgięci? Może właśnie jednego dnia. U mnie jak jest dobry stream, to faktycznie 3 razy jednego dnia przejdę. Zrobimy jakiś challenge, a potem 2 hitlessy. Cokolwiek i ludzie, którzy grają w Dark Soulsy, będą doszukiwali się czegokolwiek. Białe kółko. Nie mam zielonego pojęcia. Tajemniczy biały okrąg, o którym typowy gracz powie, to wygląda jak ta kółeczka do namierzania przeciwników. Ta gra jest pełna błędów, pewnie się zgliczowało. Kamerka 2, no. Mechanika, którą dzisiaj zobaczycie, jest tak zgliczowana, że nikt nie ma o niej pojęcia. Tak zgliczowana, że nie udało jej się naprawić nawet w remasterze. Tak zgliczowana, że fani musieli zhakować grę, żeby zobaczyć jej pełną moc. Cześć, to prawda. W kolejnym odcinku... To prawda, w sensie ona nie jest zgliczowana, ona działa w tak niekonwencjonalny sposób, że... Zanim oni ją w ogóle odtworzyli w pełni mocy, by ją testować na Wikipedię, to musieli chyba zhakować grę. To jest prawda. Zmieniających się kolorów. Jak on to robi? Dzisiaj powrócę do jednej z moich ulubionych gier, czyli Dark Souls, i opowiem wam o mechanice, o której ja sam nie miałem pojęcia. Jakieś losowe białe kółka pojawiają się w świecie gry, to musi być jakiś błąd. Ale okazuje się, że tak naprawdę to jest mechanika, która miała być stosunkowo pospolita i z której gracze mieli korzystać bardzo często. Tyle tylko, że coś poszło nie tak. I dzisiaj dokonamy szczegółowej wiwisekcji, żeby odkryć jedną z największych tajemnic XXI wieku. Oczywiście ogólnie to jest giga ciekawe, bo w Soulsach jest bardzo dużo takich mechanik, których ludzie nie mają pojęcia w ogóle, jak działają. To jest, widzowie, kto grając w Soulsy
w pełni wie, jak działa Gravelording. Przecież to jest tak poschizowana mechanika, że ludzie, którzy no-hity robią, nie czają, jak działa Gravelording do końca. Soulsy mają tak dużo dziwnych mechanik. Na przykład jak w Demon's Soulsach działa World Tendency, to tam są tak poschizowane dziwne mechaniki. O czym będę mówił, warto, żebyście przeszli całe Dark Souls, więc dam wam teraz chwilę, możecie teraz przejść grę szybko. Nie było takich dziwnych krabów? Pewnie, że są. Jak to nie dacie rady w tak krótkim czasie? Przecież speedrunnerzy przechodzą to w 35 minut. Mechanika, o której będziemy mówić, nazywa się Miracle Resonance albo Miracle Synergy, czyli przekładając to na język polski, jest to rezonans albo synergia cudów. I takim najprostszym przejawem tej mechaniki są właśnie tajemnicze białe kółka pojawiające się. Tak. Żeby to zrozumieć, wystarczy wiedzieć o dwóch rzeczach związanych z Dark Souls. Pierwszą rzeczą, o której trzeba wiedzieć, jest to, że w Dark Souls jest mnóstwo systemów online, które komplementują rozgrywkę, dodając do niej jakieś nowe właściwości. To jest takie w ogóle super. Jest świetny sposób zrobiony single player, gdzie ty możesz wpływać na świat innych ludzi, którzy też grają w single playera. Bo teoretycznie Soulsy są single player, ale mają mechaniki, które łączą single playerowe światy ze sobą i inni gracze mogą wpływać na innych graczy. To jest tak dobrze zrobione. To jest sposób, w jaki powinno się robić takie wymuszane funkcje kooperacyjne albo coś takiego. Uwielbiam to, naprawdę. W trybie online możemy zobaczyć w świecie gry m.in. tajemnicze białe zjawy, które są przeniesieniem ruchów innych graczy w ich grach. Innym przykładem systemów online działających w podobny sposób są tak zwane plamy krwi. Są to miejsca, w których zginęli inni gracze. Jeżeli klikniemy na daną plamę krwi, to możemy zobaczyć coś w rodzaju replayu z danej śmierci, żeby przygotować się na to, co czyha nas za rogiem. Obok tych bardzo widocznych systemów online jest kilka pomysłów, które są znacznie bardziej ukryte. Przykładem tego może być... Szukałem informacji SOS i znalazłem wzmiankę, że płeć żeńska dłużej pije Jezusa w jedynce? Nie, nieprawda. Jedyna różnica pomiędzy płciami w Dark Soulsach 1 jest taka, że jest coś takiego jak klatki akceleracji, czyli męska postać dłużej rozbiega się do momentu osiągnięcia pełnej szybkości postaci, ale dłużej też hamuje, a kobieca postać się szybciej rozpędza i szybciej hamuje z pełnego biegu. I dlatego na speedrunach gra się zawsze męską postacią, ponieważ switchowanie broni w ręce ucina klatki akceleracji i od razu wrzuca cię do klatek pełnego biegu. To jest jedyna różnica pomiędzy płciami w Dark Soulsach, ale kurde, to bardzo lubię, że nawet tak mały element jak wybór płci teoretycznie w Soulsach ma znaczenie. Więc pod względem speedrunnerskim mężczyźni są lepsi w Dark Soulsy. Pod względem normalnego gameplayu kobiece postacie są silniejsze, ponieważ w trakcie walki z bossem, jeżeli będziesz musiał szybko uciec, to nie zeswitchujesz broni, a będziesz miał szybszą akcelerację, która da ci lepszą możliwość ucieknięcia od bossa szybciej. Więc w Dark Soulsach 1 zawsze wybierajcie kobietę. Sonic Vagrant, o którym robiłem kiedyś materiał, który występuje w grze tak rzadko, że niektórzy grają setki godzin i nigdy go nie spotkali. I tu jest trochę podobnie, bo Rezonans Cudów jest właśnie mechaniką online, która była bardzo rzadka i przez to mało ludzi widziało. Drugą rzeczą, którą musicie wiedzieć na temat Dark Souls... Tak, to jest w jedynce. Nie wiem, jak to działa w innych częściach. Czyli Harry Potter. To znaczy, to jest Kurt Vonnegut. Ironiczny, sarkastyczny humor ze smutnymi refleksjami na temat ludzkiego istnienia. To jest praktycznie to samo co Harry Potter. W Dark Souls funkcjonują takie trzy bazowe rodzaje magii. Takim najbardziej oczywistym jest po prostu magia, kojarząca się z takim najbardziej klasycznym wizerunkiem maga. Magiczne różdżki, pociski, szpiczaste kapelusze, wiecie o co chodzi. Drugim rodzajem magii jest piromancja, która jest czymś w rodzaju takiej bardziej pierwotnej magii, wychodzącej z ziemi. Obok tych dwóch kategorii jest jeszcze jedna, tak zwane cuda. Tak. Które są powiązane oczywiście ze statystyką wiary. W grze znajduje się zarówno sporo cudów ofensywnych, które rażą przeciwników przy pomocy siły naszej wiary, Wrath of Gods, jak i cudów defensywnych, które między innymi leczą naszą postać. Ale wracając do... To jest w ogóle śmieszne, jak w Soulsach nazywają się czary. Można na przykład tak. Pocisk magiczny, wielki pocisk magiczny, ciężki pocisk magiczny i potem masz czary z Fate'a. Wrath of the Gods! Gniew bogów! Miracle Resonance łączy właśnie te dwa elementy. Jest systemem online, który wpływa na działanie cudów. Tak właśnie się to łączy, jak ten grzebień, który próbowałem zaaplikować do moich włosów i niestety nie wytrzymał nawet 5 minut.
Żeby zatoczyć małe koło, Miracle Resonance objawia się właśnie w postaci białych okręgów. Ale tu pojawia się pytanie, jak one działają. I gdyby to była typowa gra, to podszedłbyś do jakiegoś NPC-a i zapytał: przepraszam, te białe kółka, co to oznacza? A dzień dobry, witaj, nie ma problemu... O, tak wyglądają NPC-y w Dark Soulsach. To jest magiczny rezonans. W menu głównym masz takie tutoriale, możesz sobie przejść i wszystko zrozumiesz. Tam jest wszystko opisane, nie martw się, nic, wszystko jest ogarnięte. Dzięki! Tymczasem, kiedy liczysz na to, że NPC w Dark Souls wyjaśni ci jakąkolwiek mechanikę, pewnie wyglądałoby to tak. Przepraszam, te białe okręgi, co to w ogóle jest? Dokładnie. Urban zszedł na bagna i zdeprawił smoki, więc one zmutowały i założyły szkołę za koniec. No, śmiech musi być. Okej. Dzięki. Między innymi z tych powodów, ale także ze względu na poziom zepsucia tej mechaniki, przez lata funkcjonowało wiele teorii na temat tego, jak ona działa czy nie działa, ale na szczęście dzisiaj mamy już bardzo konkretne i niemalże wyczerpujące odpowiedzi, które między innymi zestawił kanał Illusory. Ej, o, no, do tego samego filmiku, który mówiłem, że oglądałem, się odnosi. Wall, prawdopodobnie jeden z największych i najbardziej prestiżowych akademików w świecie zgłębiania lore Dark Souls. Tak naprawdę, nie, no, Illusory Wall to jest bardzo prosty chłop sposób, taki content tworzy. Tych innych systemów online. Tak więc, jeżeli dany gracz wykorzysta w swojej grze jeden z bardzo konkretnych wybranych cudów, to w świecie innego gracza może pojawić się wspomniany biały okrąg. W tym tak jest. Miejscu, gdzie ten cud został rzucony. I teraz, jeżeli znajdziemy się obok takiego okręgu białego, to otrzymujemy wzmocnienie dla części wybranych cudów, które możemy rzucić. Taka umiejętność jak Force otrzymuje zwiększony zasięg, a Great Heal szokujące otrzymuje większy poziom leczenia. Przy czym te wartości nie są tak naprawdę bardzo wysokie, więc to nie jest tak, że korzystanie z tego rezonansu bardzo zmienia grę. Dokładnie 4 cuda potrafią wywołać pojawienie się wspomnianych znaków rezonansu w światach innych graczy. Takie najbardziej pospolite z nich to leczniczy Great Heal oraz no, dwa hile. Tymczasem po tej drugiej stronie odbierających te wzmocnienie, dokładnie 9 cudów może zostać wzmocnionych, jeżeli... Ale mam ochotę zryć Fade Only w Dark Souls, jak to oglądam. O Jezu. Ej, widzowie, mam taką ochotę na Fade Only to oglądając. Właśnie białego okręgu. I można wykorzystać moc tego okręgu, dopóki on nie zniknie, co zajmuje około 30 sekund. Jeśli spojrzeć na to z szerszej perspektywy, ma to sens nie tylko jako mechanika, ale też jako element historii, bo mamy tutaj wiernych, którzy korzystając ze swoich cudów i szerząc swoją wiarę, sprawiają, że oni sami, czyli ta grupa wiernych, staje się mocniejsza. W ogólnych założeniach ta mechanika powinna też sprawiać, że granie cudami jest dużo silniejsze, bo im więcej graczy korzystających cuda są giga silne. Magii, tym silniejszy ten rodzaj magii się staje. Co oznacza, że każdy przechodzący Dark Souls powinien zobaczyć dziesiątki, jeśli nie setki takich znaków, ale tu pojawia się problem, ponieważ jak ustaliliśmy na początku, nie, to jakiś sobie poziom. To widziało, a jeśli widzieli, to prawdopodobnie nie wiedzą, że to jest w ogóle jakaś mechanika. Dlaczego? Dlatego, że po prostu gra nie tłumaczy tej mechaniki w żaden sposób i nikt o tym nie wiedział, więc jak miał z tego korzystać? No i też mało kto w ogóle gra, no. Ale tych powodów jest znacznie więcej. Fajta. Jako pierwsze możemy wymienić ograniczające założenia. Ta mechanika nie dotyczy całej magii z gry, tylko jednego jej działu. Dokładnie. Podejrzewam, że większość graczy rozpoczynających Dark Souls nie wybiera kariery maga. Jeśli wybieramy magię, to też pewnie nie wybierzemy jako pierwszych cudów, bo wydają się one bardziej nieokreślone niż inne szkoły. Dokładnie. Magiczne. Piromancja rzucasz... W ogóle zanim cudami się zacznie grać, to trzeba wizowy wbić, który 25 level Fejta? I dołączyć do Covenantu? Granie cudami jest giga ciężkie, żeby w ogóle zacząć. To większość graczy nawet nie ma pojęcia, skąd biorą się cuda zadające obrażenia. Magia, rzucasz magiczne pociski, załatwione. Cuda? Modlisz się i liczysz, że coś z tego będzie? Drugą rzeczą jest oczywiście uzależnienie od elementu online, a także obecności graczy. Ta mechanika może zadziałać dobrze, kiedy następuje tylko zwiększona kongestia graczy w danym jednym, nazwijmy to... Kongestia! Ludologiczne słowo. Na przykład jest jakaś arena PvP, gdzie gracze walczą ze sobą i nie dość, że ci gracze muszą być online, to jeszcze muszą być dokładnie w tym samym miejscu i w tym dokładnie. Samym momencie. Wydaje się jednak, że tym głównym czynnikiem, który sprawia, że nikt nie wie, co oznaczają białe okręgi, swoją drogą to brzmi jak jakaś teoria spiskowa, jest to, że ta mechanika była absolutnie zgliczowana. Żółte napisy trzeba dodać do filmu. Dark Souls, a konkurencja jest tutaj dość spora. Poziom tego zgliczowania jest tak wysoki, że całą wiedzę na temat tej mechaniki, a także pełni jej możliwości, poznaliśmy dzięki pracy ludzi, którzy grzebią w plikach gry, a także tą grę hakują i modują, bo dopiero w taki sposób udało się aktywować 4 poziom rezonansu cudów. Ostrzegam was, że następny segment tego odcinka jest tylko dla zaawansowanych. Ja sam musiałem przeczytać te antyczne księgi, żeby zrozumieć, ja co wiem, się dzieje. Oni próbując testować tą mechanikę, w kilka osób ugadali się na kastowanie non-stop czarów przy ognisku w jednym miejscu i to w ogóle wywołało 2 poziomy maksymalnie, a to ma 4. Ale spokojnie. To jest praktycznie niemożliwe teraz do wywołania. Do materiału. O, udało się.
Jako, że nikt tej mechaniki praktycznie nie zobaczył, to nikt prawdopodobnie nie wie też o tym, że rezonans cudów posiada poziomy mocy. I te poziomy mocy są uzależnione od tego, ile okręgów jest wokół naszej postaci. Zależność jest tutaj bardzo prosta. Im więcej znaków znajduje się wokół nas, tym większe wzmocnienie otrzymujemy. Co ponownie jest zaprezentowane przez coraz grubszy okrąg w interfejsie gry. Jak wskazuje Illusory Wolf w swoim filmie, na jednej z największych wiki na temat Dark Souls bardzo długo znajdowały się ikonki tylko dwóch poziomów rezonansu. Tak naprawdę okazało się, że są cztery poziomy rezonansu i te najwyższe... Tylko idiot odkrył przez kilka lat, czujcie? Znaków rezonansu. Zobaczenie w praktyce czegoś takiego jest po prostu niemożliwe. Ten obrazek, który widzicie, to jest stan, no, który w tej tam jest źle matematyka ustawiona. Nie nikomu nigdy. Natomiast w grze znajduje się pewien sposób... Bo ta matematyka by musiała być współdzielona z ilością graczy obecną na serwerze, by zwiększyć jej intensyfikację. Ona jest prawdopodobnie ustalona na stałe... I na przykład, żeby pojawił się jeden okrąg, musi być, nie wiem, skastowanych 50 czarów w przeciągu tam, nie wiem, godziny. I dlatego się to nie wywołuje. A jakby to było uzależnione od ilości castów przez liczbę graczy obecnie podłączonych do tego momentu, to by działało. Zwiększyć wykorzystanie tej mechaniki jest to oczywiście, jak to bywa w Dark Souls, obrączka, znaczy pierścień. Ring of Sang Princess, pani z Anor London daje nam coś takiego. Właśnie ten pierścień, kiedy go ubierzemy z automatu, podnosi nam poziom rezonansu cudów o 1. Tak więc poznaliście największy sekret największego sekretu. Rezonans cudów posiada 4 poziomy. Chociaż nikt nie zobaczył ani jednego z nich. Jeśli miałbym to jakoś podsumować, powiedziałbym, że zobaczenie i wykorzystanie w praktyce Miracle Resonance to po prostu cud. Przy całym swoim zepsuciu Miracle Resonance ma jedną zaletę. Tak naprawdę nie wpływa w żaden znaczący sposób na grę, bo nawet jeżeli uzyskamy ten czwarty poziom wzmocnienia, to nie jest jakieś wzmocnienie, które totalnie zmienia nasz build czy naszą postać. Być może też gdyby ta mechanika działała naprawdę dobrze, krajobraz Dark Souls wyglądałby dość specyficznie, bo wyobraźcie sobie mroczne katakumby upstrzone białymi, jasnymi okręgami. Ale taki jest urok Dark Souls, że przechodzisz grę 5 razy, widzisz jakiś biały okrąg czasami, myślisz sobie, nie masz pojęcia co to jest, a później niezwykle przystojny, charyzmatyczny prowadzący programu na TV gry wyjaśnia ci o co chodzi i czujesz się mądrzejszy. To jest żart. Żart z urody. Okej, ta mechanika jest zepsuta, ale spokojnie, są przecież remastery. Miracle Resonance doczekało się liftingu graficznego i te okręgi wyglądają ładniej, ale w dalszym ciągu bardzo ciężko jest je spotkać. I to wszystko na razie. Dziękuję bardzo za uwagę. Na koniec chciałbym podziękować raz jeszcze osobom, którym mogłem zadać pytania na początku i zapewnić, że nie chodziło o to, żeby pokazać ich niewiedzę. No ale w sumie to co, oni grają w te gry, czy nie grają? Co słuchajcie, są... Nie no, za 3 przejścia. Stronę. Ale jeśli chcielibyście zobaczyć Miracle Resonance na własne oczy, to jeden przeklęty znak znajduje się cały czas z jakiegoś powodu w Darkroot Garden. Nikt nie wie, dlaczego tam jest, kto go tam umieścił, dlaczego, co to znaczy. Nie podchodźcie do niego. Nie no, trzy przejścia Dark Soulsów to widzowie za karę się powinno na weekendzie robić, jak się nie przyszło przynajmniej raz w miesiącu Dark Soulsów. Taka prawda.